wpisując występowanie przyczyn i skutki tej ustawy. Począwszy od prostego rozkładu materii, nieodwracalności czasu, bo degenerowanie, nieuporządkowanie systemów politycznych jest krwią zobiektywizowania, zneutralizowania pesymizmu wywołanego w świadomości i nieudolności. W odniesieniu do sztuki szczególne miejsce poświęca rolę teorii antropy w kształtowaniu minimalizmu i konceptualizmu, gdzie zauważając negatywne konsekwencje zamiarów stylu, zbrykowienia kultury czy odrzucenia morfologicznej tożsamości na rzecz nowej, funkcjonalnej identyfikacji sztuki, próbuje powołując się głównie na autora Krzysztofa znaleźć lekarstwo nowe istniejące. Przywołanie na wstępie pracy teoretycznej daje dobre tło dla serii malarskich portretów przygotowanych z myślą o tytułach, wymownie nazwanych Nicka. Pozbawienie tytułów każdego z ponad 20 płci dopełnia i wzmacniające prowokacyjną nazwę Nicka. Obrazy na polu emocjonalnym zdają się bowiem wyrażać podobne co w rozprawie teoretycznej niepokoja autora, być próbami kumulowania rozpraszającej się energii, radzeniem sobie z mizerią przewijania, czy zaginianiem entropii przez rzucanie barwnych malarskich czarów. Metoda twórcza, czy zastosowana technika olejna wspomagana konsekwentnie suchą pastelą i serigrafią, służą osiągnięciu tego celu i określają jednorodność stylistyczną. Dzięki charakterystycznemu budowaniu form i powierzchni planu za pomocą energicznych, nerwowych, krótkich gestów podkreślających automatyzm, jednokrotność podejścia, autor wzywa zrozumiałym z kreatywnym kalkulowaniem, wzmacniając autorytetyczność i potencjał, jak również głównym zadaniem jest Byle główna, to zawsze tak robi.